Witajcie, moi drodzy stali widzowie oraz wszystkie nowe osoby. To Ida Wysocka. Zapraszam Was na czytanie pod tytułem Co trzeba wiedzieć teraz? Co Wszechświat chce Tobie przekazać? Chciałbym podziękować moim drogim widzom, wszystkim, kto mnie ogląda, kto subskrybuje ten kanał, kto pisze komentarze, kto wspiera oraz zachęcam nowych widzów do subskrybowania kanału, jeżeli Wam się podobają te czytania, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Dzisiaj będzie czytanie z kartami wyboru. Numer 1 Turkus, numer 2 Karneol i numer 3 Malachit. Wybieracie swoją opcję. Zaczynamy od jedynki. Co warto wiedzieć teraz? Pierwsza karta mówi o tym, że trzymasz się czegoś, co już Tobie nie służy. Dla większości to będzie dotyczyć relacji. Relacji romantycznych, związkowych. Również relacji jakichś rodzinnych. Też ta karta u niektórych może się odgrywać nieco inaczej. Trzyma się czegoś, co kiedyś dawało przyjemność, co kiedyś było warto, ale teraz już to przestało działać. Może tak być, że odbierasz coś jako szansę jakąś, że masz to mieć, że tak musi być. A to wcale jakby tak nie jest. Ta karta mówi, że to, co nie służy, warto odpuścić. Łącznie z relacją, łącznie z, na przykład z jakąś wiedzą, która pomagała wcześniej. Teraz może to nie pomagać już. Teraz już może być to takie puste. A też to dotyczy emocji. Często ta karta wychodzi na emocje, które nie przeżyliśmy, które wpakowaliśmy w siebie. Więc tutaj też odpuść, przeżyj, jakby wyrzuć z siebie jakieś emocje, jeżeli one były nie, jakby nieprzeżyte. Też może to się odgrywać jako uraza. Jeżeli ktoś ciebie uraził, to też jakby odpuścić trzeba w jakiś sposób to przerobić. Co trzeba wiedzieć? Tutaj mogą się odgrywać relacje u niektórych z rodzicami, z partnerami, z dziećmi. Jakby niezamknięta sprawa. Jakby jakiś niezamknięty gestalt. Zabiera dużo Twojej energii, jakby zabiera Twoją siłę, Twoją moc, Twój czas, Twoją energię. Czy tutaj absolutnie to może być inne, tak? Dla kogoś, jakby może masz odczucie, że w czymś się nie spełniłeś bądź nie spełniłeś. Tutaj mogą być jakieś globalne nawet rzeczy. Jakiś taki żal, że ja coś nie zrobiłam, możliwe na czas, czy coś nie wyszło tak, jak należy. I jakby ten temat się krąży i jakby uniemożliwia przejście na jakieś absolutnie nowe tory życiowe. Jakby gdzieś człowiek się trzymał jakiegoś marzenia, planu, celu, który może być nawet nie twój.
bardzo możliwe, że twoja dusza, twoje serce wcale tego nie pragnie. To po prostu jak jakaś uraza bądź ego może tego się trzymać. Tak, przy tej karcie pokazane, że mogły być poważne straty. Tutaj mogła być jakaś poważna trauma. Jakiś taki tutaj nawet stres taki pourazowy. I karty mówią, tak, co by się nie wydarzyło, tak powinno było być. Czas to zamknąć. Czas postawić nowe cele. I iść dalej. Pokazano, że będzie dane bardzo dużo twórczej, kreatywnej energii, co może przełożyć się na zawód, na obfitość finansową, na samopoczucie, na twórczość. Weźmiemy jeszcze kilka kart takich metaforycznych. Co warto wiedzieć dla jedyneczki? Tutaj możesz uważać, że sama sobie albo sam sobie nie poradzisz, że nie potrafisz coś kontrolować, że jakby troszeczkę nawet zdajesz się na jakiś los. Widzimy tutaj dziewczynę, która pokaże tą kartę. Jakby jeśli będzie się trzymać, to ona może poprowadzić, tak? Ale pokazano, że poddaje się, także nie, ja nie kontroluję sytuacji, ja nie mogę. Tutaj troszeczkę jest takie poddanie, jakby brak siły, brak energii. Tutaj u niektórych może też się odgrywać, że nieodseparowanie jeszcze od rodziców, bądź odwrotnie, wy jesteście rodzicami tutaj z dziećmi. Też jakieś zamartwianie, bądź jakieś niezamknięte takie rzeczy. Bądź się boicie, że dzieci sami sobie nie poradzą, bądź jest strach, że wy sobie sami nie poradzicie. I tak może być, dopóki tak myślicie przy tej karcie. Rzeczywiście może tak być, że ja sobie nie radzę, co ja tutaj, ja potrzebuję pomocy. Tutaj jeśli ktoś się martwi o dzieci, to tutaj idzie taki przekaz, że jakby dzieci, one nieraz potrzebują się troszeczkę skaleczyć, żeby to przeżyć, tak, żeby mieć to doświadczenie i jak to się mówi, na drobnych rzeczach, tak? Dzisiaj on troszeczkę popełni mały błęd, poniesie konsekwencje, zrozumie i jutro nie popełni jakiś gorszy błąd. Natomiast jeżeli wy jesteście dzieckiem, tak, nieodseparowanym, bądź to jest jakaś relacja, która was jeszcze trzyma, to tutaj pokazane, że absolutnie potraficie sobie te rany zagoić, potraficie być silnym i będziecie jeszcze siebie się podziwiać, jak to ja poradziłam bądź poradziłem sobie. Tutaj będzie jakieś ukojenie, sposób na to, żeby te rany zaleczyć. Albo to pomoc specjalisty, albo to samopomoc. Ponieważ my dla siebie możemy być, jest nasz wewnętrzny, jakby nasze jest wewnętrzne dziecko, jest też nasz wewnętrzny rodzic. Kiedy my możemy sami o sobie się zaopiekować, sami sobie pomóc. Ale jeżeli czujemy, że nie, to też warto korzystać z specjalnej pomocy. Na szczęście tego się staje coraz więcej. To, co było tam 10 lat, 15, 20 lat temu, ta psychologia, ten coaching, to, co było kiedyś, no nie to, że nie było pomocne, nie było tych technik jeszcze takich. A dzisiaj pojawiają się coraz bardziej takie
silniejsze techniki, mianowicie dla uzdrawiania naszych traum, dla naszych transformacji i ze wszystkim można sobie poradzić. Tutaj taki idzie przekaz, że tylko trzeba zacząć sobie zdawać sprawę, bo nieraz u nas tak już umysł nami tak kieruje, że niemożliwe, ja nie poradzę. A troszeczkę tylko trzeba jakby przestawić się na inne tory, troszeczkę inaczej na to patrzeć i przychodzą odpowiednie ludzie, przychodzą odpowiednie metody, przychodzą odpowiednie informacje. Taki tutaj przekaz dla jedyneczek. Bardzo dziękuję. Ja przechodzę do numeru 2. Witajcie, moje drogie dwójeczki. Co trzeba wiedzieć teraz? Dla dwójek. Dla dwójeczek karty mówią, że trzeba zdobywać więcej doświadczenia w czymś. Potrzebne doświadczenie, rozwijać też jakby jakiś nawyk, rozwijać swoje talenty, swoją intuicję. Was to wyprowadzi całkowicie na nowy poziom. Może troszeczkę to być drastycznie, może być chwiejność, niepewność, jakieś takie zwątpienie. Nawet, ale pokazane, że was prowadzą na jakieś nowe tory, gdzie trzeba będzie przełamać jakieś swoje możliwe, może nie zasady, a takie ograniczenia. Może to być troszeczkę bolesne, ponieważ u nas tutaj wyszła w odwróceniu karta. Może to być bolesne. Możecie być troszeczkę na to nieprzygotowani, ale dacie radę. Tutaj idzie przejście takie gwałtowne, wejście w coś nowego i to jest takie bardziej harmonijne, przyjemne, jakby takie... rodziny tutaj idą energię. Znaczy dla kogoś to może być stworzenie harmonijnego związku poprzez jakieś trudności przejścia, tak? Dla kogoś to harmonia ze sobą, bądź harmonijny zawód, harmonijne samopoczucie. Harmonijne relacje, załóżmy w rodzinie. Pokazane, że to idzie, bądź może w przyszłości iść poprzez pewne trudności i co będzie wymagać rozwijania jakiegoś nawyku, nabierania jakiegoś doświadczenia, co w przyszłości będzie świetnie procentować. A też pokazano, żeby troszeczkę się wzmacniać tutaj zdrowotnie. Zdrowotnie. Mm-hmm.
Przeniosę się jeszcze tutaj. Tutaj pokazano, że miałeś jakieś iluzje. Bądź była jakaś taka nierealistyczne spostrzeganie rzeczywistości. I teraz Ciebie prowadzą poprzez jakieś trudności. Mogą być i nieudacze, bądź były nieudacze. I te karty mówią o tym, że wszystko idzie zgodnie z planem. Tak powinno było być dla aktywacji Twojej intuicji, dla wyjścia z iluzji, dla zrozumienia, co Ciebie ogranicza, co Ciebie blokuje. Tutaj i straty mogły być też. Też pokazano, żeby się nie martwić o to, wyciągać wnioski. Na dwójeczki, co trzeba wiedzieć teraz? Cóż, karty mówią, że jesteście na dobrej drodze. Wszystko idzie ku temu, że będziecie przed sobą stawiać te cele, które naprawdę wasze, te cele, które realistyczne możecie osiągać. Będziecie w tym silni, będziecie wiedzieć, bo już widzimy, jaka tutaj silna kobieta, jakie mam mięśnie. Już się nauczyliście się na czymś. Jesteście wyćwiczeni, jakby przygotowani do tego i wchodzicie na drogę swojego przeznaczenia, bądź jesteście już na tej drodze i będziecie się opierać na te doświadczenia, które były. Znaczy, mówię, dla kogoś to jest jakiś związek, może to się odgrywać, czy to sfera zawodowa, w której pracujecie z takim oddaniem i też oddaje wam wszechświat. Też oddaję wam wszechświat w tym, że to, co robicie, to jest przydatne i to jakby jest odpowiednie wynagrodzenie od tego. Bądź też tutaj pokazane, że możecie coś przełamać siebie, tak jakieś swoje ograniczenia, coś zrobić i to będzie jakby, za to będzie jakieś wynagrodzenie. Włącznie to mogą być i aspekt finansowy, na przykład. Jedynie co tutaj jest podpowiedź, że warto dla niektórych dwójeczek zaopiekować się sobą, mianowicie na poziomie fizycznym. Albo tutaj aktywność fizyczna jest potrzebna, jakby, żeby dbać o swoje zdrowie, o poziom energetyczny taki też. Bardzo dziękuję, dwójeczki. Ja przechodzę do numeru 3. Witajcie, moje drogie trójeczki. Co trzeba wiedzieć dla trójeczek?
tutaj dla trójeczek idzie przekaz. Jeżeli jesteś teraz w jakiejś stagnacji, w klatce, nie możesz z czegoś wyjść, to cię boli, to sytuacja jest karmiczna, czyli jest skutkiem czegoś, co się wydarzyło w przeszłości, włącznie nawet z poprzednimi wcieleniami. Pokazano, że bardzo dużo, masz bardzo silną intuicję, bardzo dużo talentów, ale dlaczegoś nie możesz je realizować. Coś ciebie trzyma, ogranicza i to może cię boleć, że masz tyle w sobie, żeby dać na przykład ludziom, przekazać, nie wiem, stworzyć coś, a to jakby nie idzie, nie przekłada się, no, na, przynajmniej na tyle, na ile możesz. Wiadomo, że możliwe tworzycie, możliwe macie już jakieś tam osiągnięcie. Ale to jest mniej niż wasz potencjał, który macie w sobie. A też pokazano, że to, co się dzieje, to zawieszenie. Nie warto wchodzić tutaj w ofiarę. To też świetny czas, dlatego żeby więcej jakby zrozumieć, więcej nawet rozwijać te swoje talenty. Też bardzo ważne tutaj coś uregulować, tak jest jakby. Tutaj, kochanie, na dwa sposoby. Jeżeli wy cały czas komuś coś dajecie, robicie, martwicie się o wszystkich, o cały świat, to też może być negatywna karma. Ponieważ jeżeli my bierzemy problemy innych, te nam ludzie nie są w stanie jakby odwdzięczyć, to też jest za minusem dla nas. Jeżeli my przekładamy na przykład swoje problemy na innych ludzi, widzimy w innych problemy, w sobie nie widzimy, to też idzie za minusem dla nas. Więc to te karty pokazują, że jeżeli jest stagnacja, tak powinno być, żeby się wyleczyć, żeby zacząć jakby, żeby był balans w relacjach z ludźmi, między braniem, dawaniem, z wszechświatem. I pokazano, że to się skończy, tak, idzie to ku zakończeniu. Wejdziesz w etap takiej niesamowitej twórczości przy trójce pucharze. To też może się przekładać na relacje z ludźmi innej jakości. Ludzie też. Inni mogą przychodzić w życie. Tak, tutaj powinna się zamknąć jakaś poważna karma. Często tak się zdarza, kiedy my w ogóle zmieniamy swoje otoczenie. Nawet jeżeli się przeprowadzamy gdzieś, bądź po prostu widzimy, że z pewnym rodzajem ludzi my nie mamy już nic wspólnego i my po prostu odseparowujemy i gdzieś wchodzimy w nowy świat. Pojawiają się nowi ludzie, nowi znajomi, nowe pasje, nowe zainteresowania. I też pokazano, że może to się przekładać na związki. Natomiast jeżeli nie wyszliście z jakiegoś związku, który was jeszcze trzyma, gdzie cierpicie, gdzie jest ból, to tutaj pokazane, że warto z tego wyjść. Bardzo często to jest trudno zrobić, ponieważ my mamy tak zwane też ukryte wygody. Nasz mózg już tak działa, jeżeli na przykład dużo czasu jesteśmy w toksycznej relacji. Z tego bardzo trudno wyjść i powiem, trudno z tym sobie poradzić. I często nawet potrzebna pomoc człowiekowi, ponieważ nawet jeżeli relacja nieszczęśliwa, ludzie dużo na przykład lat razem, to jest takie traumatyczne, bolesne na przykład z czegoś wyjść. Więc tutaj podpowiedź taka, trzeba zamknąć coś, co bolesne, co ci boli, co ci po prostu odbiera energię. I wtedy będziesz mógł więcej tworzyć, więcej będziesz szczęśliwy,
będzie więcej plonów. Tutaj jest też taka podpowiedź, że możesz być zbyt krytyczny wobec siebie. Zobaczcie, popatrzcie na tą kartę. Kobieta ma ogromne tutaj plony, a ma taki smutek, jakby taki perfekcjonizm może tutaj być zbędny, że zbędne wymagania wobec siebie. Więc tutaj karty też o tym mówią, żeby nie stawiać tych zbędnych wymagań wobec siebie. Docenić to, co już zrobiłeś, to, co osiągnęłeś. Nieważne nawet w jakiej sytuacji teraz jesteś. I pokazane tutaj, że Ciebie prowadzą do takiej harmonii ze sobą, możliwe to nowy związek, który bardziej harmonijny. Możliwe to jest w ogóle taka wewnętrzna harmonia i kiedy nas jakby nie ma tych haków, za które nas można jakby zaczepić. Ponieważ jeżeli u nas nie ma, nic nas nie boli, nie ma tych haków, kto by nam co nie mówił, nam to będzie obojętnie. No. Trójeczki, co trzeba wiedzieć? Wychodzi drugi raz ta karta. Tutaj coś w nawiązywaniu kontaktów. Jakby tutaj przekaz taki, że z czegoś trzeba wyjść, a możesz myśleć, że to ci się nie uda, że to niemożliwe, jakby taka klatka mentalna, że to jest niemożliwe, ja z tego nie wyjdę. Też karty tutaj radzą próbować nawiązywać jakieś nowe kontakty, wchodzić w grona osób, gdzie ludzie podobnie myślą, gdzie interesują się podobnymi rzeczami. A tak tutaj się pokazuje, ponieważ idzie taka energia, że dość trudno tutaj, że dość trudne i sam takie poczucie, że ja nie radzę, że jakby wszystkie drzwi, wszystko zamknięte jest. Co trzeba wiedzieć teraz dla trójeczek? Karty tutaj mówią, że warto siebie lepiej poznać. Wiedzieć swoje plusy, wiedzieć swoje minusy. Minimalizować ukryte wygody. Co to ukryte wygody? Ukryte wygody, kiedy? Na przykład mamy jakąś negatywną sytuację, a nasza świadomość mówi, że to negatywna sytuacja, ja tego nie chcę. Ale na poziomie podświadomym może być jakaś korzyść, jaką my mamy z tej sytuacji. My na przykład często chorujemy, ciało zaczyna chorować, oczywiście my sobie mówimy, że ja tego nie chcę, tak? Ale jaką ukrytą wygodę daje choroba? Na przykład mąż zaczyna bardziej dbać, tak? Bądź to może być na podstawie przekonań, że na mnie zwracają uwagę tylko wtedy, kiedy jestem chory bądź chora. Pokazane tutaj minimalizować jakieś ukryte wygody. Jakie ukryte wygody daje wasza niekorzystna sytuacja, jeśli ona jest, jeśli oczywiście to czytanie, kochani, rezonuje, ponieważ tutaj ja nie sugeruję, że wszyscy mają tą niekorzystną sytuację, tak? Tutaj podpowiedź taka, ukryte wygody minimalizować. Ukryte wygody to często idzie z dzieciństwa, a nawet tutaj przy tej karcie ja bym powiedziała, że to jakieś schematy rodowe. Możliwe przychodzisz poprzez jakąś ciężką karmę rodową. Karma rodowa to też, ja widzę często ludzie na dwie skrajności, że nie, tego nie ma, to jest, ale to też nie jest tak, jak oni to zrobili, ja muszę cierpieć. Nie, my sami wchodzimy w ten system rodowy, ponieważ dla duszy to jest ewolucja w tym.
My uzdrawiamy siebie, uzdrawiamy ten system rodowy i w taki sposób się rozwijamy. Więc tutaj do tego trzeba podchodzić nie z pozycji dziecka, ojejku, tam ktoś coś zrobił, a ja to muszę. To pozycja dziecięca. Tylko z pozycji wyższego ja, z pozycji duszy. I my nie musimy cierpieć za naszych przodków, tylko my możemy jakby zmienić, uzdrowić to. I tutaj jest taka podpowiedź. Czy nie powtarzasz jakieś schematy po swoich przodkach? Bo na przykład to, co matka mówiła, to, co mówi starsze osoby, tak? Czy gdzieś w jakichś momentach nie myślisz też tak i nie jesteś właśnie w tych ograniczeniach, które tobie były narzucone? Bardzo często jest wtedy, kiedy musimy przebywać z kimś toksycznym i myślimy, że nie ma z tej sytuacji wyjścia, bo ja sobie nie poradzę, bo ja tam nie podzielę majątek, bądź jeszcze coś. Ja mówię jako przykład. Oczywiście to mogą być, kochani, inne sytuacje. Bo właśnie to co mi pierwsze tutaj przyszło. Dość trójeczek, trudne czytanie, ale ja bym powiedziała, mimo tego, że tutaj trudne, bardzo fajnie wyszło u nas tutaj. To się zamyka. Jakby to jest zamykane i człowiek wchodzi w nowy okres życia, bardziej kreatywny, bardziej twórczy, bardziej harmonijny. Podpowiedź tylko taka, żeby nie mieć zbędnych wymagań od siebie. Pochwal siebie, dużo już osiągnęłeś. Nawet jeżeli tobie się wydaje, że nic nie osiągnęłem, że cały czas stoję w tym samym miejscu, to karty mówią, że tak nie jest. Na pewno jest coś, czego nie dostrzegasz. No, taki przekaz dla trójeczki. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.